2 tygodnie zostały piłkarzom Kolejorza do pierwszego meczu z Radomiakiem. Będziemy oglądać ostatni otwarty sparing piłkarzy Lecha Poznań podczas przygotowań do sezonu. ŁKS zresztą do Ekstraklasy także nie awansował, bo potem w decydującym meczu przegrał z Górnikiem Łęczna. Też zresztą rezultat 0-1. Palacz tymczasem w pole karne i tam Jan Sykora był w 16. Pierwsza próba piłkarzy Kolejorza po dośrodkowaniu z lewej strony. Odzyskują piłkę Lechici. Jakub Karbownik. On teraz tutaj może się rozpędzać. Karbownik zbiega do środka. Karbownik płasko krzepisz, łapie piłkę. Piłkarze Lecha Poznań tę piłkę odzyskają. Teraz ją odzyskali. Teraz odebrali rywalom. Uwaga! W polu karnym był Jakub Karbownik i kopnął piłkę natychmiast, bez przyjęcia. Ta próba Kuby Karbownika naprawdę dobra. A teraz uwaga, odpowiadają piłkarze Arki. Arka obejmie w tym meczu prowadzenie w 12 minucie. Arbiter nie pokazał tam pozycji spalonej. No i Marcus Vinicius da Silva jest tym piłkarzem, który daje swojej drużynie prowadzenie. To kogo ma do dyspozycji trener Maciej Skorża. No i też Artur Sobiech dzisiaj poza kadrą meczową. Jeśli chodzi o Kolejorza, uwaga, teraz groźny strzał zza pola karnego Bednarskiego. Jeszcze tam są piłkarze Arki Gdynia. A teraz zobaczymy, Karbownik ma ochotę na wykonanie tego rzutu rożnego i nika Kwekweskiri. No zobaczymy, już uciekł Karbownik, zagra krótko Kwekweskiri, nie od razu w pole karne, ależ tam teraz Czerwiński z linii pola karnego. Gruzini nie startowali, nie brali udziału w Mistrzostwach Europy. Przegrali decydujący mecz barażowy z Macedonią Północną na własnym stadionie 0-1. A teraz uwaga, Sykora będzie w polu karnym. Sykora przewraca się, nie ma tam przewinienia i co, tylko rzut rożny. Teraz jeszcze dośrodkowanie. Uwaga, szansa! Aaron Johansson i łapie piłkę Kacper Krzepisz. Bardzo niedokładne teraz zagranie poznańskich piłkarzy. Arka atakuje, Arka już w polu karnym. Uwaga, blokuje teraz Skrzypczak ten strzał i potem jeszcze interweniuje po tym rykoszecie Miki van der Hart. Karbownik, on lubi tak w rezerwach często grał. Zbiec do środka z lewej strony i oddać strzał na bramkę. Teraz nie ma tego strzału. Teraz Kwekweskiri zagra w pole karne, ależ to efektownie zagrał Nika Kwekweskiri, a Alan Czerwiński we wcześniejszych fragmentach meczu grali krótko, teraz od razu dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, będzie strzał z dystansu, broni Miki van der Hart. Marchwiński do Karlstrema, Karlström pod pole karne rywala. Uwaga, teraz może będzie szansa na oddanie strzału. Wilak jest na linii pola karnego, Wilak! Ale piłka ponad poprzeczką gdyńskiej bramki. Marchwiński i puści teraz w bój swojego partnera. Alan Czerwiński włączył się tam do tej akcji ofensywnej. Dostał podanie od Marchwińskiego. Czerwiński na drugą stronę. Filip Borowski strzela w polu karnym i piłka ponad poprzeczką. Ale man. Pozycja prawoskrzydłowego. Za moment będzie dośrodkowanie. Jest to dośrodkowanie i jest gol na 2-0 dla Arki Gdynia w 67 minucie tej rywalizacji. Michał Skóraś, on teraz ma kapitańską opaskę na ręce. Zagranie w pole karne, Ramirez. Ale nie wykończył teraz Hiszpan tej akcji. Hiszpański. Podcinka taka, żeby wypuścić w bój Wolsztyńskiego. Nie wyszedł tam z bramki Miłosz Mleczko, więc Wolsztyński oddał strzał. Ramirez, podcinka w pole karne, Amaral, linia końcowa. Amaral sprzed linii końcowej, ale brakowało wykończenia tej akcji. Joel Pereira, Kozubal, Karlström. Strzał z dystansu, broni świetnie bramkarz Arki. Teraz tę próbę Lechitów zza pola karnego próbował Dani Ramirez. Kozubal. Mają piłkę Lechici pod nogami. Dani Ramirez do Amarala. Ładnie znów współpracowali ci dwaj piłkarze. Amaral zza pola karnego. Broni bramkarz. Ramirez ma troszkę swobody w środkowej strefie boiska. Naprawdę już mocno letni ten sparing. Mocno letni też pewnie mój komentarz. A tymczasem Amaral w polu karnym miał kolejną okazję. I Arka z kontratakiem. Wolsztyński już jednego gola w tym meczu strzelił. Strzelił głową, a teraz oszukał Pingota. W polu karnym płaski strzał. Końcowy gwizdek sędziego. W czwartym meczu sparingowym podczas przygotowań do sezonu piłkarze Kolejorza
przegrywają z Arką Gdynia 0-2.